rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Żyła prawdopodobnie w najgorszym ówczesnym mieście. W takim mieście, o którym cały świat mówił, że tam się dzieją jakieś straszne rzeczy. To miasto w języku babilońskim nazywało się miastem palm, dlatego że mówią, że jego pycha była tak wysoka jak palmy. Takie to miasto miało mniemanie o sobie. Żydzi nazywali to miasto Jar, czyli miastem księżyca, dlatego że mówili, że tam panuje noc, tam rządzi księżyc. Po naszemu to Jerycho. W tym Jerychu mieszkała kobieta, która nawet jak na standardy Jerycha, to trochę się nie mieściła w tych standardach. Napisane jest w Biblii, że jej mieszkanie było w murze miasta. Trochę tak, jakby ją miasto chciało wypchnąć. Jakby nawet tam, pośród tych różnych bezeceństw, to co robiła ona, to im się trochę nie mieściło w głowie. Była prostytutką. Miała swój własny zakład prostytucji właśnie w murze miasta. Kiedy przyszedł taki moment, kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, to najpierw Jozue wysłał dwóch zwiadowców, żeby obadali, czy da się Jerycho zdobyć. No i przyszli. Dwóch żołnierzy sprawdziło, co jest w mieście, a potem, żeby się trochę rozerwać, no to poszli do tego przybytku, do tej prostytutki. W jednym z nich zakochała się. No tak to bywa. Zawarła z nimi taki układ.
że kiedy Izraelici będą przechodzić przez miasto, a wiedziała, że zburzą to miasto do samego dna, to dzięki temu, że oni ją poznali, to ją ocalą. Że wszystkich wybiją w pień, że całe Jerycho zostanie zniszczone, ale ona i wszyscy, którzy będą w jej domu, zostaną ocaleni. I oni się zgodzili, dlatego że ona im uratowała życie. Ktoś tam w mieście się dowiedział, że jest tam dwóch zwiadowców i chcieli ich zabić. Ona dzięki temu, że mieszkała w murze miasta, to pozwoliła im uciec przez okno u siebie. To wszystko jest opisane w Starym Testamencie. Miała na imię Rahab. Po naszemu to znaczy szeroka. Miała bardzo szerokie serce prawdopodobnie. Jak to prostytutka. Czemu wam o niej opowiadam? Lubię sobie wyobrażać, że kiedy, przepraszam za dosłowność tego, co powiem, ale kiedy siedziała na łóżku po wyjściu kolejnego klienta, to prawdopodobnie w życiu by nie wpadła na pomysł, że będzie pra 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 jakieś tam 20 parę pokoleń babką Pana Jezusa. Że to właśnie z jej linii, z jej łona Pan Bóg wyprowadzi Zbawiciela. Przypuszczam, że kiedy tam żyła i kiedy była prostytutką, to sobie myślała, że już gorzej być nie może. Że jest nikim. Że się do niczego nie nadaje. Że wszyscy ją traktują jak przedmiot, a ona się daje tak traktować. Że pewnie nie ma w niej najmniejszej wartości. W życiu pewnie nie wpadła na pomysł, że jest Bogu tak strasznie potrzebna. Czytaliśmy przed chwilą, przed wieczką genealogię Pana Jezusa, gdzie właśnie Rahab się pojawia. Przyznam, że to jest jeden z ulubionych tekstów moich ewangelicznych. Zazwyczaj większość ludzi trochę nie wie, po co ten tekst jest. Ja zazwyczaj pamiętam, jak zawsze słyszałem, kiedy się zaczynało, Abraham był ojcem tamtego i tam leciało. Zawsze mi się pojawiała taka myśl, o matko, będzie długo. No bo te imiona tam czytają i czytają i czytają i czytają, nic się nie dzieje. Imiona jakieś dziwne. Po co to i komu to na co? Jestem przekonany, że Pan Jezus strasznie chciał, żeby w Ewangeliach były dwie jego genealogie. Bo tam, którą czytaliśmy, to ta jest Mateusza, u Łukasza jest trochę inna, wyprowadzona z innej strony, wyprowadzona od Adama, nie od Abrahama. Czemu Pan Jezus chciał, żeby te genealogie czytano przez tysiące lat? Mam takie wrażenie, że wtedy, kiedy się ją czyta, to jest tak, jakby On stanął i powiedział, moja rodzina, taką mam rodzinę. Zbrodniarze, prostytutki, gwałciciele, cudzołożnicy, złodzieje, krętacze. Znajdziecie tam w tej genealogii absolutnie każdą ludzką nieprawość. Jest tam też paru świętych, to prawda. Ze czterech się znajdzie. Są w tej genealogii u Mateusza wymienione cztery kobiety. Tylko cztery. Co jedna to jest lepsza gwiazda. Rahab jest z nich najświętsza, naprawdę, uwierzcie mi. Gdybyście popatrzyli na wszystkie inne, które tam są. Mam takie wrażenie, że Pan Jezus staje, kiedy się tę genealogię czyta i mówi, ja się nie wstydzę. Ja jestem z takiej rodziny. Ja się wziąłem na świecie dlatego, że miałem kiedyś prababkę, która była prostytutką i która się zakochała w zwiadowcy żydowskim i potem dzięki temu została ocalona. Dzięki temu potem się nawróciła, dzięki temu potem weszła do narodu wybranego. Ale zaczynała jako prostytutka. Mam wrażenie, że my nigdy nie doskoczymy do takiego Pana Jezusowego zupełnie innego myślenia niż my mamy. Może masz gdzieś jakiś taki moment, gdzie sobie siedzisz w cudzysłowie trochę, tak jak ta prostytutka, wtedy, kiedy jeszcze było strasznie źle. I może sobie myślisz, bez nadzieja. Po prostu całe to moje życie to w ogóle do niczego. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Gdybyśmy się nauczyli patrzenia Pana Jezusa, to powinniśmy w każdym takim momencie już myśleć, aha, skoro tak myślę, to pewnie Pan Bóg chce wyprowadzić coś wielkiego ze mnie. Skoro właśnie mam takie poczucie, że wszystko bez sensu i w ogóle już nie wiem jak dalej, to znaczy, że Pan Bóg ma jakiś strasznie wielki plan. Bo On jak spotyka kogoś takiego jak Rahab, to właśnie szykuje wielki plan.
Chciałem wam opowiedzieć dzisiaj o tym, że musimy koniecznie wystartować właśnie z takiego momentu. Dlatego, że wszyscy gdzieś tam siedzimy na jakichś łóżkach. Wszyscy gdzieś tam mamy jakieś grzechy, takie albo inne. Niektórzy wielkie i ogromne, a inni nie wiedzą, że wielkie i ogromne. Ile dla niego to jest doskonały materiał, żeby z Rahab prostytutki zrobić swoją babkę. Zrobić kogoś, kto będzie w jego rodzinie strasznie ważny. I chciałem wam dzisiaj właśnie o tym opowiedzieć. O tym, jak ta droga się zaczyna. Ale o tym to w konferencji po mszy.